Święta tuż, tuż, za chwileczkę siadamy do tradycyjnej Wigilii, ale jeszcze na koniec wpadł mi do głowy pomysł, żeby troszeczkę udekorować te święta światełkami, bo przecież bez światełek święta w ogóle chyba się nie liczą. Choinka pięknie już przygotowana, udekorowana, ale jeszcze tutaj taki pomysł na przykład witrażową choinkę czy świecącą gwiazdę i zaraz go zrobię i pokażę i udowodnię, że to jest naprawdę bardzo proste. Do przygotowania tego typu dekoracji potrzebujemy tekturę, dyktę, może być też sklejka dosyć cienka, a mi udało się znaleźć w pobliskim sklepie plastycznym, to jest passepartout, to znaczy z tego wykonują malarze, artyści passepartout do swoich obrazów i taki arkusz, to jest akurat 1/4 jego, kosztuje niecałe 30 zł, a można z tego wykonać kilka takich dekoracji. Polecam sobie coś takiego znaleźć w swojej miejscowości. Mam szablon gwiazdki, już go przygotowałam właśnie. Do tego koniecznie lampki, tak? Lampki choinkowe, które powiedzmy zostały Wam i w tej chwili macie inne na choince. Zestaw akcesoriów jak nożek tapicerski jest bardzo potrzebny, jakiś długopis, który ma dosyć dużą nasadkę, bo będzie potrzebny do rozszerzenia nam dziurki. Ołówek oczywiście, klej na gorąco, najlepiej w małych laskach, bo się lepiej nakłada i taśmę izolacyjną, która nam zmieni zielony kabel na biały. Zaczynamy od tego, aby odrysować sobie gwiazdę na tym naszym passepartout. Więc ja już tutaj jedną gwiazdkę mam i od niej sobie odrysowuję kolejną. Potrzebne są po prostu dwie gwiazdki, które będą, jedna będzie na tył, druga będzie na przód naszej dekoracji. Do wycięcia najlepiej przygotować sobie nożyk tapicerski, ewentualnie linijkę, jeżeli komuś jest potrzebna, żeby poprowadzić prosto takie cięcie. Znowu potrzebujemy nożyka tapicerskiego, żeby zrobić po prostu krzyżyki w miejscu naszych zaznaczonych kropek na lampki. Teraz jak już mamy pocięte krzyżyki w miejscach, gdzie chcemy mieć lampki, wystarczy ołówkiem przebić taką gwiazdę w tym miejscu. Już przygotowałam dziurki w mojej gwieździe i teraz będę zakładać lampki. Ja mam lampki takie kulkowe, które jestem w stanie zdjąć z łańcucha. Po prostu muszę odpowiednią ilość lampek rozłożyć, ale jeżeli macie zwykłe lampki, to wystarczy, że tylko przełożycie z drugiej strony. Już włożyłam wszystkie lampki i teraz najważniejsza sprawa. Koniecznie trzeba sprawdzić, czy działają, więc próba. Działają. Odpadów z passepartout po wycięciu gwiazdy wycięłam sobie 5-centymetrowe kawałki i to będą boki mojej gwiazdy. Będę po prostu każdy kawałek dopasowywać do krawędzi, przecinać odpowiednio i przyklejać klejem na gorąco. Przycięłam sobie takie boczki, 10 takich sztuk, bo mam 5-ramienną gwiazdę i teraz bardzo cienko, ale z kolei, żeby był ten klej, po krawędzi tej tekturki tutaj rozprowadzam sobie klej i będę dokładnie przyklejała do gwiazdy. Teraz zobaczcie, ta-dam! I już mamy gwiazdę. Ostatni element to przykleić tą gwiazdę i zakryć całość, więc zaraz to zrobię. Gwiazda już gotowa, ale jeszcze ten zielony kabel jest niepasujący do całej reszty, dlatego biała taśma izolacyjna, która pozwoli mi ukryć ten niezbyt chciany zielony kabel. Moja gwiazda już gotowa, jestem bardzo zadowolona z efektu, bo robiłam ją pierwszy raz w życiu, wymyśliłam sobie ją w głowie i przez kilkanaście minut ją stworzyłam, ale wygląda naprawdę super i myślę, że w sklepie to by był naprawdę mega drogi interes, więc polecam zrobić to samemu, bo jak widać efekt chyba nie odbiega zbyt od tych sklepowych rzeczy, a jest ogromna satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. No i druga sprawa, że taka dekoracja w domu na święta naprawdę robi efekt wow.
gwiazda już gotowa, to teraz możemy zrobić taką ażurową choinkę. W sumie tutorial jest bardzo podobny, z tym, że trzeba wyciąć sobie ten przód, żeby troszeczkę inaczej wyglądał i inaczej montujemy lampki. Do choinki potrzebujemy dwa wycięte szablony. Te boczki 5-centymetrowe, które już też docinałam sobie do gwiazdy. Kolorową bibułę. Kto jaki kolor lubi, taki sobie zrobi. Oczywiście lampki choinkowe, ale tym razem mogą być to LEDy, które nie są w żaden sposób wyjmowane, po prostu sznur. Nożyk tamficerski jest koniecznością, bo z tego wyciąć to tylko tym nożykiem. Ja sobie przygotowałam jeszcze takie małe, różne trzy rodzaje, trzy rozmiary gwiazdek, które będę odrysowywała na właśnie jednym z szablonów choinki. No i takie zwykłe biurowe rzeczy jak ołówek, nożyczki, klej. Klej na gorąco jest nam potrzebny, żeby to wszystko razem połączyć w jedną całość, żeby powstała z tego jakaś taka właśnie fajna lampka. No i polecam taśmę izolacyjną, żeby pozbyć się zielonego kabla, żeby to wszystko było ładnie, jasne i białe. Jedna gwiazdka i sobie odrysowuję jej kształt po prostu na choince. Już narysowałam gwiazdki tak, jakbym chciała, żeby to wyglądało, a teraz biorę nożyk tapicerski i będę je po prostu wycinać. Już udało mi się wyciąć ten wzór ażurowy w choince i teraz będę przyklejać z tyłu bibułę, żeby ładnie wypełnić jako tło. Mam już tą ażurową część przygotowaną, podkleiłam ją kolorową bibułą. Teraz będę, tak jak w przypadku gwiazdy, 5-centymetrowymi kawałkami doklejać do krawędzi, żeby można było zamknąć i uzyskać taki efekt 3D. Już udało mi się okleić tutaj choinkę z boku, cały bok mam przygotowany, to teraz zabieram się za instalację lampek w kolejnym szablonie choinki. Już wkleiłam lampki choinkowe w jedną z choinek, a drugą już teraz mogę przyłożyć i też podkleić oczywiście klejem na gorąco. Wow! Jeżeli macie też takie dekoracje w swoim domu, które świecą, tak jak choinka przepięknie udekorowana, czy jakieś girlandy gdzieś zawieszone, balkon pięknie udekorowany, zróbcie zdjęcie, kreatywne zdjęcie tych światełek, które oddaje magię świąt i wyślijcie na konkurs Świeć się z energią. Na stronie świećsie.pl można zgłosić właśnie swoje kolorowe i magiczne świecące zdjęcia, a Lidia Popiel wybierze najkreatywniejsze i najładniejsze zdjęcie. To teraz czas na Was.